menopauzy, mając 14 lat, z siostrą, która była 15 lat miała i trafiła też ze swoją mamą. Oczywiście matka zabrała te dzieci, nie wiedząc, co ich czeka, za to, że brat ich walczył o wolność Polski. I oczywiście dopiero potem się okazało, co im zgotował ten los. Na oczach tych dziewczynek, na apelu, który trwał po 2 godzin, widziały, jak SS-man polewał zimną lodowatą wodą w temperaturze minus 30 stopni, bo tak zima taka była. Polewał, to znaczy moją babcię, a ich mamę, polewał lodowatą wodą, ona podtrzymywana przez współwięźniarki, no konała tak na oczach, one nie mogły nic powiedzieć, nie mogły zapłakać, nie mogły się ruszyć, odestały. One mogły tylko patrzeć, jak umiera ich, to moja babcia. I raz tylko w święta, Boże Narodzenie, takie wspomnienia były, one opowiedziały to. Nigdy więcej nie były w stanie do tego wracać, były to takie żywe wspomnienia, po wielu, wielu latach. Także teraz mówienie o tym, że jest to polski obóz jakiś, jest to Oświęcim, o polski obóz, jest to okrutnym kłamstwem.